Was wszystkich, ja mam na imię Wiktor. My jesteśmy tutaj częścią Kościoła Mocy w Warszawie. Spotykamy się w niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Jesteśmy tutaj, aby opowiedzieć wam o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to jest fakt, to jest prawda. I my wszyscy, jak tutaj dzisiaj jesteśmy dla was, to doświadczyliśmy Jego życia, doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego w naszym życiu. On uwolnił nas z nałogów, On uwolnił nas z patologii, On uwolnił nas z paranoi. I wiesz, żyjemy w tym czasie, kiedy wiele ludzi boi się o swoje życie, kiedy boimy się, że umrzemy ze względu na wirusa, ale chcę ci powiedzieć i mówię teraz to do was, że możemy być wolni od lęków. Możemy być wolni od strachu przed śmiercią. Ja panicznie bałem się śmierci, wiesz? Kiedy ja paliłem marihuanę, kiedy jeszcze byłem w świecie, panicznie bałem się śmierci. Wiele razy, kiedy byłem na haju, wiesz, siedziałem i zastanawiałem się, co będzie ze mną po śmierci. Zastanawiałem się, co dalej. I wiedziałem, że to nie jest tylko tak, że idzie się do piachu, jak to ludzie mówią, pójdę do piachu i się śmieją. Bo widzisz, człowiek to duch, dusza i ciało. I to prawda, że twoje ciało pójdzie w ziemię, bo z ziemi zostało wzięte, ale duch został dany od Boga i to tchnienie wróci do Niego, ten duch wróci do Niego, bo człowiek prawdziwie jest duchem. To jest nasz rdzeń tego, kim jesteśmy. I panicznie bałem się tej śmierci, zastanawiałem się, co dalej, co po tej śmierci. Wiesz, byłem na haju, mówię, i przerażała mnie ta myśl. Mówię, a wiedziałem, że istnieje Bóg. Wiedziałem, że istnieje Stwórca. Bo każdy w głębi serca wie, że istnieje Bóg. I On jest dobrym Bogiem. My wszyscy o tym wiemy. I zacząłem się nad tym zastanawiać. Zacząłem szukać prawdy. I znalazłem tą prawdę. Jezus Chrystus, kiedy zawołałem do Niego z głębi serca, On przyszedł i odmienił moje życie. On dał mi nowe życie. On dał mi nowe serce. On dał mi swojego ducha. Bo widzisz, obietnicą jest, że Bóg ześle ducha na każde ciało. On ześle ducha na każde ciało. To już zostało prorokowane, że On wyleje swojego ducha, ale trzeba zapragnąć, trzeba zawołać do Jezusa, trzeba do Niego zawołać. I Bóg chce wylać swojego ducha na ciebie. Bóg chce zamieszkać w tobie. Mu nie zależy, rozumiesz, na twoim portfelu. Mu nie zależy na twoich finansach. On tego od ciebie nie chce, bo On jest duchem. I On szuka ludzi, którzy będą Go wielbić w duchu i w prawdzie. Bóg nie mieszka w dużych świątyniach ze złota, oblanych złotem. Bóg chce zamieszkać w człowieku. Bóg pragnie mieć relację z człowiekiem, którego stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. Taki jest Bóg. To jest dobry Ojciec. I ja tutaj cię jestem z tego miejsca, aby zaświadczyć ci, że ten Jezus, którego głoszę, to dobry pasterz, to cudowny Zbawiciel, to potężny Bóg. To nie jest małe dzieciątko, to jest potężny Zbawiciel, który jest moim przyjacielem dzisiaj. On jest moim przyjacielem, On jest moim starszym bratem. I chodzę z Nim każdego dnia. Ja słyszę Boga, ja słyszę Jego głos w swoim życiu. Ja podróżuję po całym świecie i głoszę dobrą nowinę. Widzę, jak ludzie są uzdrawiani. Widzę, jak ludzie są uwalniani. Bóg stworzył nas nieśmiertelnych. Bóg stworzył nas niezniszczalnych. I On chce naszego zdrowia. On chce naszego powodzenia. On chce, abyśmy obfitowali w poznanie. Abyśmy obfitowali w objawienie. Abyśmy obfitowali w życie. Abyśmy obfitowali w naszych relacjach z innymi ludźmi. Abyśmy obfitowali w finanse. On jest Bogiem obfitości. On nie jest skąpym Bogiem. On nie jest złym Bogiem. On jest Bogiem obfitości. Ale to wszystko jest dostępne dla ciebie tylko jeśli pojednasz się z Ojcem w Jezusie Chrystusie. To pojednanie jest tylko w Jezusie. On powiedział o sobie, że jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem. I to musisz dzisiaj zapamiętać, że te wszystkie rzeczy są dostępne dla ciebie przez wiarę. Ale musisz zrobić ten krok. Uwierzyć, że Jezus jest Panem. Uwierzyć w swoim sercu i wyznać ustami, że Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych. I kiedy w to uwierzysz, staniesz się dziedzicem nowego królestwa. Staniesz się dziedzicem wiecznego królestwa. Staniesz się dziedzicem królestwa chwały, królestwa światłości, królestwa mądrości. Widzisz, tego wszystkiego, czego ludzie szukają na tej ziemi, tak naprawdę tym wszystkim jest osoba Jezusa, bo On jest Logosem, On jest Słowo, On jest Słowem, On jest manifestacją Bożej prawdy. I On pokazał nam, jak funkcjonował Bóg,
gdyby zamieszkał między nami. A to Słowo rozbiło namiot między nami. On objawił nam serce Boga. On objawił nam myśli Boga. Jezus Chrystus był chodzącą nauką Boga. Tak naprawdę, kiedy chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to spójrz na życie Jezusa. A kiedy czytasz Ewangelię, to widzisz, jaki On był. On nie był hipokrytą, jak większość dzisiaj przywódców religijnych. Jezus był wspaniałym człowiekiem. Jezus był Panem, który usługiwał ludziom. To był Król, który służył. To był człowiek sprawiedliwy i święty w oczach świętego Boga. To był sługa Boży, który uzdrawiał chorych, uwalniał ludzi od duchów niemocy, który wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych. On zawsze był miłosierny względem drugiego człowieka. On zawsze był miłosierny. I niósł pomoc. Był odpowiedzią na ludzkie porażki. Był odpowiedzią na ludzkie rozumienie zawahania i zwątpienia. Bo prawda jest taka, że prawdziwe zwycięstwo jest tylko w Jezusie Chrystusie. I zapamiętaj dzisiaj te słowa, że zwycięstwo jest tylko w Chrystusie. Bo Duch Święty to Duch Zwycięstwa. Nie ma, jakby poza Chrystusem nie można funkcjonować prawdziwie w zwycięstwie. Musisz być umocniony, musisz być napełniony, musisz być uzdolniony Duchem Świętym, aby realnie funkcjonować w Królestwie. I Jezus mówi, że każdy z nas, kto chce ujrzeć i wejść do tego wiecznego Królestwa, musi narodzić się na nowo, musi zostać zrodzony przez Słowo Prawdy, musi narodzić się z góry, musi uwierzyć, że to Jezus jest Mesjaszem, to On jest jedynym Zbawicielem świata. I kiedy uwierzysz w Jego imię, On da Ci prawo stania się Synem Boga. Kiedy uwierzysz w Jego imię, przez wiarę, prostą wiarę, wiarę dziecka, zwyciężysz ten świat. Zwyciężysz ten świat, bo On zwyciężył diabła. On zwyciężył, rozumiesz, całe ciemności z wiecznością nie rozbroił. I diabeł jest rozerwany, diabeł jest zmiażdżony, jego łeb jest zmiażdżony, on nic nie może. Ale on oszukuje ludzi, okłamuje ludzi, że on coś ma, że on ma jakąś moc. Prawdziwą moc ma Jezus Chrystus. I my jesteśmy, jeszcze raz, Kościołem Mocy. Szukaj nas, znajdziesz, Kościół Mocy. Jesteśmy tutaj dla was. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla was. Możesz przyjść, poznać nas lepiej. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, jeśli potrzebujesz uwolnienia, jeśli potrzebujesz modlitwy, przyjdź do nas. Nałożymy na ciebie ręce, porozmawiamy, wygłosimy ci wszystko. Bo słowa, które dzisiaj słyszycie, to są słowa życia. To są słowa prawdy, które są w stanie dać ci nowe życie. Które są w stanie tchnąć nadzieję w twoje serce. Sprawić, że staniesz się człowiekiem wiary, że staniesz się nowym stworzeniem. Pozdrawiam was wszystkich, przyjaciele.